dobra, to jedziemy dalej z wywiadem. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tobie. Na samym początku rzucę ci datę, a ty mi powiesz, czy chcesz o tym rozmawiać, czy nie. Dawaj. Kreatywne, co? To bardzo. Nie wiem, czego mam się spodziewać, tym bardziej się boję, że to jest live. No właśnie. Czy chciałabyś opowiedzieć, co wydarzyło się w czerwcu 2020 roku i jaki to był dla ciebie okres? Czerwiec 2020 roku. Mhm. Co wydarzyło? Czekaj. Wtedy miałam bardzo ciężki, to był okres w moim życiu. To było też rozstanie z facetem, co tak naprawdę na bardzo dobre mi wyszło. Wtedy też zrezygnowałam ze sklepu, przeprowadzka, zostałam sama ze wszystkimi moimi rzeczami, ze sklepem i z 6-miesięcznym psem na ręku. No i tak naprawdę no, musiałam sobie jakoś poradzić. Byłam wtedy zdana troszeczkę sama na siebie. Oczywiście miałam pomoc też moich najbliższych, ale no, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Uważam, że bardzo dużo wyciągnęłam z tego doświadczenia, bo tak naprawdę wszystkie te najgorsze momenty i takie traumatyczne przeżycia najwięcej nas uczą. A co było powodem rozstania i po jakim czasie rozstałaś się z facetem? My wiemy, o co chodzi w tych uśmiechach. My wiemy, o co chodzi w tych uśmiechach. Drodzy Państwo, my się posługujemy takim podprogowym przekazem. To wydarzyło. No, rozstaliśmy się po prawie po 2,5 roku minęło. To był bardzo fajny związek, wszystko było okej. Totalnie się nie dogadaliśmy. Mamy zupełnie inne priorytety w życiu i za dużo trochę ingerowaliśmy w życie swoje. W sensie czułam tak troszeczkę, że za mocno ktoś wkracza na mój teren, a jednak w związku chodzi o to, żeby każdy się spełniał w czymś innym i żeby się gdzieś tam delikatnie uzupełniać, a nie żeby chodzić z butami, mówić drugiej osobie, co ma robić. Czy nie chciałaś, żeby ktokolwiek ciebie zmieniał? Poniekąd tak.